Maseczki, fartuchy i czepki, a także specjalne ochronne przyłbice to rzeczy, których brakuje obecnie we wszystkich polskich szpitalach. Informowaliśmy Was już o wielu akcjach, w ramach których mysłowiczanie własnymi siłami tworzą potrzebny medykom sprzęt. W produkcję przyłbice z wykorzystaniem metody druku 3D włączyła się także Fundacja Silesia Canis oraz firma Krzysztof Drukuje. Nasza fundacja zaangażowała się w projekt przyłbice dla szpitali.pl. Jest to projekt, który odpowiada na apel służb zdrowia o to, aby pomóc im w zabezpieczeniu się przed COVID-19. Założyliśmy zrzutkę. Zrzutka ma na celu zaopatrzenie drukarzy, którzy przygotowują przyłbice, w materiały niezbędne do ich druku. Wydrukowanie jednej przyłbicy zajmuje ponad godzinę. Zapotrzebowanie jest ogromne, dlatego powstała strona przyłbice-dla-szpitali.pl i zbiórka na zrzutce. W tym momencie pracuje z nami około 60 osób, które bez przerwy siedzą przy swoich sprzętach i drukują. Wydaliśmy już około 2000 przyłbic, kolejny 1000 jest w drodze. A firmy, które na co dzień są dla siebie konkurencyjne, drukują teraz ramię w ramię. W ciągu doby są w stanie wydrukować około 150-200 przyłbic, a na liście zamówień jest ich około 4000. Produkcja na taką skalę wymaga nie tylko dużych mocy przerobowych, ale także materiałów, dlatego każdy z nas może się włączyć w zrzutkę na ich zakup. Przyłbice trafią m.in. do szpitali i hospicjów na całym Śląsku. Szpital numer 2 w Mysłowicach otrzymał ich 20 sztuk, tak jak zespoły Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego stacjonujące przy Mysłowickim Centrum Zdrowia. 25 przyłbic odebrał natomiast Dom Pomocy Społecznej na Brzezince.